Witam na moim obrzydłym odcinku. O nie, co to będzie? Super ekstra ohydny Slimy. Slimy ohydny? Co? Pokaż opakowanie. Najpierw zobaczymy, co to tam jest. Nic tam nie było. Co tu jest napisane? Garbage gang, czyli śmieciowy gang. Jakie to ohydne, w ogóle paskudne potwory. I co, będziemy je wyciągać? Pokaż, co mamy na pudełku jeszcze. Dobra, nie chcę. Pokaż, które są najładniejsze. Najładniejsze to są. Chyba żadne, bo wszystkie są wręcz. Nie, ten był jest ładny. Pokaż. Ten jest ładny, ten kurczaczek. Kurczaczek ładny, bo ma głowę jak jajo, z którego wychodzi kurczaczek. No super. Poczekajcie. Nasz wampir. O, wampir. Możemy powiedzieć, że wampir może być tym rzadki, bo ja to w ogóle nie znam tego opakowania. Co my tu jeszcze mamy? Pokaż tej strony. No, pokaż. Poczekajcie. On nie jest obrzydły i on? Oni wszyscy są obrzydli. No i pokaż. Ja zrobię tutaj tak ujęcie na to. Co to jest? To fioletowe, to nie wiem co to. To fioletowe to jest brzydkie. Tylko to jest ładne i to jest ładne. Ten to nie powiem jakby skąd wyszedł, że taki brązowy. A ten to jak chyba coś zjadł nie za bardzo. No to jest jeszcze. Jest jeden normalny, tylko trochę zjadł. Za dużo, chyba całą rodzinę. Ale wampir jest spoko. Wampir i smok, dobra. Otwieramy. A co mu się z głowy stało? O, patrzcie. No tak, no cały ty. No dobra, otwieramy. Ile ich mamy? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście slimów. Co? No to chyba musimy kogoś do pomocy wziąć. Czy mamy jakieś magiczne ręce, które nam pomogą? Mamy. No to mamy. Są magiczne ręce, które nam pomogą. No to super. To co, zaczynamy otwieranie. Dobra, najpierw zobaczymy magiczne ręce. Tylko ojej. O, będzie czerwony slim. Mama, otwieraj. Co tam? Otwórz teraz. Czy to jest miłe? A co w środku jest? Pokaż. A to takie małe. A jakie to jest tyci? Okej. Na szczęście to jest jeszcze folii. A to takie tyci. Tak naprawdę te magiczne ręce to moja mama. Fu, to nie chce się. To mama, fu! Nie! Te ludy! Patrzcie, jak to się fajnie rozciąga. Ale... To co, jak się dobra, to składamy tego gluta z powrotem do opakowania. Wrzucaj tu do tej beczki. Okej. Wchodzi? Ale fajny ten glut. Dobra, Leon, wyciągnij tego ludzika. Co tam jest? Ale on malutki! O, jakie to wielkie! To ma normalnie? No, coś ci z nosa wypadło! Weźcie, nawet tak nie mówcie. To nie my, to ja. No. No dobra, może daj to, niech to wyciągną magiczne ręce. Magiczne? A ty otwieraj. Mama. A ty otwieraj kolejnego. Okej. Okay. Żółty slim, tak. Fu, nie wiem. No, trochę taki, on płynie w ogóle, taki niedoslimowany jest. No. Może trzeba nimi najpierw potrząsnąć albo coś, bo... Ojej, dobra. Szybko, pudełko! No to trzymasz w ręku, ale wyciągnij tego... Czekajcie, fu. Oj, to jakiś slim nie poszedł. Nie machaj za bardzo ręką, no dobra, zaraz to wytrzemy. Szybko... Nie, ja muszę to już wytrzeć. A, to ten z kurczakiem będzie. Ale nie ma już tym. Chyba musimy jeszcze jakąś miseczkę sobie zorganizować, żeby to powkładać, co? To jest bardzo małe. Można to łatwo zgubić, łatwiej niż super zimsy. Obstawiamy, co teraz będzie. Ja obstawiam, że... O, tu będzie normalny chyba slim, co?
Pokaż, jak to wygląda, pokaż. No. Nie, no wyciągnij, dobra, wyciągaj go, no. To co wyciągnie? Pokaż rączkę, co tam jest? Ten zakrostowany. Ten zakrostowany, mówisz? Czyli o ten. Po prawej. Pokaż. O, ten z nim jest spoko. Można go nawet z powrotem chyba. Co? No to paskudna robota dzisiaj. Okej. Okay. No, ten sobie nie był taki, wiecie, jaki. No. Taki jak poprzednie, ale tamten się za bardzo nie udał. W ogóle to jest wszystko. Ten jest trochę jak zachorował na ospę. O, na ospę, o, na ospę to spoko. Dobra, daj, później damy magicznym rączkom, to go wyciągnie. Okej, okay, następne. A nie. No. Żółte muszę od razu tam wsadać, bo podobno nie. O, właśnie. No pokaż, pokaż, pokaż. Ten. Ten, o, ten się trzyma. Tu już mamy dwa. No, o, to fajne chyba z nim. Pokaż. To daj, od razu pudełko. Czytasz komentarze. Fajne te slimy. Chociaż jak nie wyjdą, to nie fajne, nie? O, co to mamy? Bo tego to nie znam. Wytrzyj z jakiś chyba trup. To daj dla mamy, niech wyciągnie. Znaczy dla magicznych rączek. Otwieram. Popłynął? Kolejny popłynął? Magiczne ręce, sprawdźcie, czy to nie jest błoniasty. Tam jakaś dziewczynka jest, pokaż. Jak tego, on nie jest. O Jezu, a czemu ona ma trzy rączki? Ojejku. Ojej. No dobra, lecimy z kolei. Nie wkład. No to w ogóle. O. Co masz? Okay. A tutaj? Aha, to dłożyliśmy gotowy, fajne. Mhm, a tu masz pomarańczowy może, co? Ej, muszę się przyjrzeć temu. Pokaż. To jest jakiś... Tak, naprawdę to jest kościotrup. No trochę straszne te sliny. Dobra, wyciągamy pomarańczowy. A dasz radę rączką wyłowić, czy on taki... Wciągnąć tego, paluszkiem. Dwa paluszki łapiesz i wyciągasz. Żeby cały slim nie poleciał. No nie, ten jest jeszcze okej, okay, co? Tym bardziej. O, wyciągaj go. I slima schowaj z powrotem. Te slimy niepewne. Pokaż go. O, brązowy, jak patyczak. Bo my mamy patyczaki, dzisiaj robiliśmy u nich porządek. I chodziły po mamie. I po mnie. Fu. Dobra, daj magicznym rączkom. Wyciągniemy wszystkie, a później zobaczymy, co jest, i to dobra? To jest właśnie ten zielony. No, zaraz je wszystkie przyjrzymy. Okej, okay, bo ten... Kolejny? O, ten glut, patrz jak się trzyma. Co to? A to już było? Ten sam kolejny, hup, i spadł. Ale zobaczymy, co będzie tutaj. Magiczne ręce, nie jedzcie gluta. O! A ten fajny. Z grzybem na głowie. Właśnie. Ej, otwieraliście slimy beze mnie? No musieliśmy, nie mogłem się powstrzymać, tak samo mama. Poczekajcie na mnie. Dobrze, tylko wyciągamy tego czarnego, brązowego nudzika. O, kolejny slim popłynął. O, straszny po prostu. Czy to jest ten wampir? To jest wampir. Patrzcie, otworzyłem jednego, folię zdjąłem i co? Popływa tam w środku. No właśnie. I otwieraj jeszcze, bo popłynie na poleci, ja brudzi i w ogóle będzie tragedia. Tragedia. Nad tym, delikatnie, powolutku. On to slim. To jakieś kurcze niezrobione. Dobra, może powolutku. Uważajcie.
Trzymaj. Ale akcja, co? Pokaż to tam w środku. Ten. No to chyba wylać trzeba, po prostu. No, niech płynie, przerzuć go. O, a ten chyba taki spoko z tym zielonym. No tamten, o, to normalnie woda płynąca. Reżada. Oj, tu taki potworny. Dobra, zaraz je ogarnę. A został jeszcze jeden ostatni. Okej, ja się poświęcę i wyjmę te. Ach, ty to się poświęcisz, Leonie. I pójdę. Dobra. Okej. Ostatni został. Dasz radę? Proszę państwa, oto Selim, który się nie chce wydostać. A, to już taki normalny, fajniejszy. Jak go idzie... O, o, łap go! Gdzie on skoczył? Widziałeś ten? Ale dobra. A to fajne, ten z grzybkiem. No dobra, to jeszcze tylko tego otwórzcie. Okej. Magiczne ręce jej... I zaraz idą umyć się ręce i przygotujemy tutaj miejsce. Zobaczymy, co tam było w środku. No jak te fajne, to fajne, nie? Ale te płynące to w ogóle nie wiem, co to jest. Popłynęły po prostu. Sama woda i gluty. Normalny, jeden wielki glut. Ej, języczek. O, wychodzi zielony. A co w środku? Jak jeloni! To płynące? Pokaż, co jest. Poczekajcie, ja złapię. Złapię! Złapię! O, to ten żygający nie złapie. Coś ci z nosa, Leonie, wypadło. Jaki fajny ten glut. Ale ej. Patrzcie. Te slimy są w ogóle fajne, ale te ludki, ninja ludki, czy tam jak chcecie. Potworutki. Ludki, potworutki. Zaraz wracamy. Wracamy. Dobra. Trafiły nam się te wszystkie super zings. Nie super zingsy, co ja mówię. Super zingsy były pod poprzednim odcinku. Bo to są śmieciowe, to jest śmieciowy gang. I coś wam powiemy, on jest straszny. Nasz śmieciowy gang jest gotowy. Nie trafiliśmy dziwno twarzy. Jakie dziwno? A, tamtej rozciągające się. No właśnie, bo mamy dwie jakieś tu fioletowe. Jakieś dziwne dziewczynki, co mają dziwne oczy. Nie rozumiem w ogóle. To jest w ogóle straszne. Po kolei, patrzymy, co w nich jest. Jakaś dziewczynka, co ma trzy ręce, kilka warkoczy. No tak, wiadomo, że jak coś się dotknie, to coś poleci. No. No, wampir. O, dobra, zabierz dziewczynkę. O, dobrze, super. Dobra, nie ruszamy. Teraz wampir. Wampir wygląda no jak wampir. Wampir jest w miarę okej. Wampir. Wampir, okej. Wygląda okej, nie? Jeszcze jest spoko. Dalej ten koleś. Ten koleś jest też. W okularach. Ej, patrzcie, to jest chyba super bohater. Tak, bo ma pelerynę, no tak. Jakbyś zjadł 200 pączków i 400 kotletów i w ogóle byś się nie ruszał, to też byś wyglądał jak super Harry Potter. Ma pelerynę i trochę z błyskawicą profesora K. Czyli jednak super Zings trochę przejedzony. No, dobra. No tak. Mamy jego, odkładamy może te, co były z tyłu. Dobra. Wampir był? Był. Wampir jest spoko, wampir jest okej. Dalej smok. Smok jest. Dobra, zatrzymaj w rączkach, pokaż go, nie ruszaj nim za bardzo. Smok wygląda, jakby miał roga na głowie i coś z tyłu. No, zieje ogniem tyłem. No ja raczej. A umiesz zjeść buzią? Bo ja umiem. No tak. Może nie za bardzo. No. Dobra. Ale pewnie zjadł jakiegoś mocnego, dobrego kebaba. No, patrzcie, jaką on ma w ogóle minę. Czekaj, nie ruszaj, no. Jakbyście jak zjedli coś takiego niesmacznego. Pokaż, jaką miał minę na sobie. Z niej byście wyglądali tak. Ble. Nie, go na później. Pokaż, jaką on zrobił minę na sobie. No. Te kebaby. Dobra,
Patrzymy na kolesia. Dziubo ptaszka. On jest fajny. Pokaż, no nie ruszaj, nie za bardzo. No, mamy tak. To jest głowa. Jajo z kurczakiem. No spoko, dobra, biały jest, okej. Okay. Z tyłu. Jak mówiłam, zachorował na ospę, więc nie dotykajcie go, bo możecie się zarazić. A chyba nie lubicie ospy. O nie, 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 nie. Ale to co jest do śmieciowego ganku? Ganku? Gangu. Gangu, nie garnku, gangu. Gangu, garnku, no. Ganku, branku. No ten jest taki, no, dobra, no, lecimy dalej. Ale pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo on już zostawił. A no tak, dał lajka, no patrz jaki. Dziękuję ci bardzo, krostorosy. Krostorosy, fajnie go nazwałeś. A to jest wampironosy. To nie jest wampironosy, bo on w ogóle nie ma twarzy. Szkieletonosy. A szkieletonos. Patrzymy. No patrzymy. No, ale szkieletur. Z powrotem do glutej, kto go będzie mył? Nie, patrzcie, tylko nie wiem. A, bo to dobry glut. No, dwa, trzy fajne gluty zostały. Które się w miarę trzymają. Ja bym chciała tą dziewczynkę. Ta dziewczynka udawała manekina. No. To szybko musimy zrobić odcinek, już bo zostało... Mało baterii. No właśnie. Fioletowe dziewczynki. To mam manekiny, które mają dziwne uszy. Okej. Okay. I nie chcecie tak wyglądać, to nie bądźcie w pieluchach. No tak. Dobrze, teraz grzybol, grzybol. Kto lubi grzyba? Ej, bo mu grzyb odpadnie. Tańczy grzybem. Fajnie ten jest nowy, ten mi się chyba nawet podoba. Ale ty mi go zasłaniasz. Ale zagra na koncerze. Patrzcie, tu ma takie czarne coś. Może wy nie widzicie, ale... Może widzę. Szybciej, bo nam baterie się rozładują. On gra na czymś, no fajny nawet taki. A ten chyba chciał sobie... A, dobra, ten jest cały brązowy. Jakby wziął czekoladę i się nią cały wysmarował. I tego się trzymajmy, okej, okay, Leon? Dobrze. Pokaż go jeszcze. Szybciej musimy kończyć ten odcinek, więc czas na kolejnego. Nie dotykajcie jego. O tak, on się chyba czegoś najadł. Tu, połóż, połóż, połóż. Nie, 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 połóż, nie, tu, tu, może być i tu. I patrzymy. No tak, ma, on śpiewa chyba czymś zielonym. Jego pieśni są widoczne. To chyba on wymiotuje. No, chyba wymiotuje. Może zjadł za dużo słodyczy. Patrzcie, ma w nogach. W nogach. W nogach ma dziwne rzeczy, no. No ble, nie chcę tak wyglądać. No dlatego trzeba jakieś uprawiać sporty i jeść zdrowe rzeczy. Tak. Jak to wygląda, ten gang słodziaków? 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 To chyba gang nie... słodziaków! Tysiące wrażeń, skoki, przygody, w raj imię marzeń. Tak. Super, ale to jednak miałbyś powiedzieć miały gang śmieciarzów. No dobra, no to był taki dość... ciężki odcinek. No, te bardziej dla niego, bo się tu topi, ale już chyba. No. Sobie dziękujemy bardzo za pomocne ręce, które dużo nam pomogły. No, te slimy no, różne były, ale parę fajnych jest, ale reszta to jakaś popłynęła, nie? No, ogólnie fajny pomysł, tylko że trochę straszny. No dobra, zapraszamy do subskrypcji, lajkujemy. Ale chyba jeszcze nie bardzo tego. I do zobaczenia w następnym odcinku, bo nam jeszcze jakieś światło to mignęło. To pa! Do zobaczenia! Śmieciarzy 102! Dobra, to pa! Jeszcze raz pa! I dzięki, żeście nas oglądali! I trzymajcie się śmieciowego gangu!